Sergii Napów. Myślę, że Artura Golańskiego właśnie w tym meczu, co Serek strzelił w pierwszym meczu, czyli na Sulejowie. Pewnie między Łukaszem Wrońskim a Przemkiem Zdybowiczem to się... Wydaje mi się, że Przemek Zdybowicz. 28 goli. Wydaje mi się, że mecz na Radomsku, tam kapitalna była atmosfera. Mój 200 mecz, także wszystko się gdzieś tam łączy. No i tyle. Wydaje mi się, że to był taki mecz, który na pewno długo zapamiętam. Myślę, że Mateusz Szymor, kapitan zespołu. No to pewnie Leon. Nie wiem, kto ma takie kapitalne zdrowie. Nie, strzelam, nie wiem. Mariusz Holik, Przemek Zdybowicz, Serek na połów. Metodą dedukcji. Ciężko mi powiedzieć, który zawodnik. Tak typowo. Wydaje mi się, że my jako drużyna rosliśmy z meczu na mecz, z okresu przygotowawczego na okres przygotowawczy i wydaje mi się, że kluczem całego sukcesu jest drużyna, bo zawodnik, który wypadał z jedenastki, a wskakiwał ktoś z ławki i dawał naprawdę dużą jakość i nie brakowało tego zawodnika, który grał wcześniej. I wydaje mi się, że największą siłą jest drużyna. Jeżeli bym chciał jednego zawodnika wytypować, no to ciężko mi to było. Na pewno młodzieżowcy, wydaje mi się, że z meczu na mecz coraz więcej wyglądają. Czy to Jarek Trzeboński, Szymon Sarnik, Dawid Woźniakowski coraz lepiej wygląda. Wydaje mi się, że coraz więcej puka do tego pierwszego składu. Jest Szczepan. Także no jest kilku zawodników, ale tak jednego to ciężko mi ocenić. Legionowia była 6-0. Jeżeli mam wrócić na poziom czwartoligowy, to wydaje mi się, że na Drzewcach. Wygraliśmy sporo. Strzelam 8, 8-1, 8-2. Najgorzej, wrócę może do końca. Najgorzej, ciężko mi oceniać. Najgorszy mecz w moim wykonaniu. No ja tak nie oceniam w ten sposób, bo zazwyczaj z każdego meczu wyciągam jakieś wnioski i tego się trzymam przez całą swoją przygodę. A najlepszy mecz wydaje mi się, że zagrałem może tak, nie wiem, Sokół Aleksandrów. Fajnie wyglądałem, chyba bodajże strzeliłem 2 gole. Pamiętam ten mecz. Jeżeli chodzi o trzecią ligę, no to najlepszy swój mecz jeszcze przede mną. Bartosiak? Nie było mnie na Drzewcach, ale z tego co pamiętam, chłopaki mówili, że było naprawdę wesoło i kolorowo, że tak powiem. Także trzymam się tego stadionu, że widziałem je na zdjęciach tylko, więc trzymam się, że na Drzewcach bym nie chciał już... Nie chciałbym tam w ogóle nawet pojechać. Mam nadzieję, że nie będzie mi to dane. Najładniejszy stadion? No aż nie. Mateusz Szymorek, Mikołaj Żelak, Bartłomiej Bartosiak, Łukasz Żoński. Trener. W tym roku? Na własnym stadionie? 0. Sulejów. Sulejów cały czas mnie gryzie. Sulejówek, przepraszam. Sulejówek. Wydaje mi się, że to był taki mecz. I raz, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Ja nie wykorzystałem karnego, stwarzaliśmy sytuację, ale nie było takiego, zabrakło takiego ostatniego podania i wykończenia. Wydaje mi się, że to był taki mecz, który na pewno siedział w głowach i do tej pory gdzieś tam siedzi i szkoda, że nawet, bo naprawdę posiadanie piłki mieliśmy na wysokim poziomie i stwarzaliśmy jakieś sobie sytuacje, ale nie potrafiliśmy zamienić je na gola i wydaje mi się, że to jest taki mecz, który bym chciał jak najszybciej zagrać, zrewanżować się. To jest takim kosiarzem, że tak powiem. Artur Golański, Bociek, nie wiem, lubi grać agresywnie, ale... Jarek Trzeboński, 10. Strzelam, 35.
Myślę, że kapitana. 30. Bociek. Tak, i Leon na drzewcach, tak. Wszystkie są ważne, ale taka, co dodało nam, na pewno bramka, wydaje mi się, że gola na SMS-ie, bo gdzieś tam w przerwie mieliśmy sygnały, że dobrze układa się wynik drużyny, która prowadziła w tym sezonie. I dostaliśmy sygnał, że jest pozytywnie, ale my musimy coś zrobić, żeby było, że tak powiem, fajnie. I wydaje mi się, że ta bramka taka była bardzo kluczowa i ważna. DJ Bociek, wydaje mi się, że króluje w szatni. No Bociu gdzieś tam puszcza muzykę. To ze słynnym panem Bogdanem. No, wydaje mi się, że to jest piosenka hitem w szatni. No. Z panem Bogdanem robimy show. ciężkie pytanie. No, siedzą w statystykach, no to muszą wiedzieć takie rzeczy. Leon wiedział? Przy broni w ramce idzie. 22, 20. Drużyna. Jeżeli chodzi o moją osobę, chciałbym dobrze się przygotować do tego roku, bo gdzieś końcówkę zapałem uraz i chcę, tak jak mówię, chcę wrócić na swoje tory, na właściwą formę i tego się trzymam. Jeżeli chodzi o jakieś cele indywidualne, no to na pewno bym chciał strzelić więcej bramek niż w pierwszej rundzie. Jeżeli chodzi o drużynę, no to wiadomo, na ten moment ta runda, gdzieś tam te cele nie były jakoś mocno wystawione. Wiadomo, że mamy swoje ambicje i fajnie by było, żeby wrócić na poziom centralny. O to nam wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy pieli się ku temu celowi, a słowo awans, wydaje mi się, że trzeba przyjąć na klatę i mówić wprost, że GKS Bohatów będzie w tym sezonie walczył o awans do drugiej ligi. We'll be right back.